Radio Radom 87,7. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska zaczynamy mocną rozmowę. Wakacje na półmetku, ale my nie zwalniamy tempa. Dziś naszym gościem Marta Michalska-Wilk, zastępca prezydenta Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani prezydent, rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wiadomo już, że dyrektorem została osoba, która do tej pory te obowiązki pełniła. Co to znaczy dla szpitalnego oddziału, dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego? Jakie są plany dotyczące funkcjonowania tej jednostki? Tak, rzeczywiście rozstrzygnęliśmy konkurs na dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Komisja konkursowa, która była powołana do przeprowadzenia tego konkursu, wskazała po rozmowach kwalifikacyjnych panią Elżbietę Cieślak na to stanowisko. Prezydent z tym rozstrzygnięciem się zgodził, podpisał stosowne dokumenty, więc przez najbliższe 6 lat pani dyrektor będzie kierowała Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego. Ja bardzo się cieszę, bo to oznacza pewnego rodzaju stabilność dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, bo te niepokoje wśród pracowników, kiedy ta procedura konkursowa trwała, można było odczuć. Przypomnijmy, że jeden konkurs został unieważniony, bo nie udało się go rozstrzygnąć. To już jest drugi konkurs na to stanowisko. Jeden konkurs nie został rozstrzygnięty z braku kompetencji ówczesnej przewodniczącej komisji konkursowej. Była nią pani radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, więc dzisiaj, kiedy pracami komisji kierowała pani radna Magdalena Lasota, ten konkurs został przeprowadzony naprawdę bardzo sprawnie, merytorycznie i bez żadnych wątpliwości formalnych, które pojawiały się przy tamtym konkursie. Ja bardzo się cieszę na współpracę z panią dyrektor, bo przez ostatnie lata miałam okazję i szansę współpracować z panią dyrektor i tą współpracę i pracę pani dyrektor na rzecz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, ale także na rzecz ratowników, lekarzy i całego personelu Radomskiej Stacji Pogotowia oceniam bardzo wysoko. No właśnie, pani prezydent, powiedziała pani, że tu ważna jest stabilizacja, spokój, ale też funkcjonowanie bez zarzutu, bo to jest placówka, jednostka, która ratuje życie ludzkie i zdrowie, a wiadomo, że podczas takiego konkursu na pewno kandydat na dyrektora musiał przedstawić jakąś wizję na przyszłość, wizję rozwoju, więc na co postawi Radomska Stacja Pogotowia w najbliższym czasie? Przede wszystkim i na inwestycje, przede wszystkim na inwestycje w ludzi, przede wszystkim na bezpieczeństwo pracowników Radomskiej Stacji Pogotowia, na nowy tabor, na pozyskiwanie funduszy na ten cel. I to wszystko się działo, to wszystko się dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To jest 6 lat pracy przed panią dyrektor, ale rzeczywiście pamiętajmy o tym, że Radomska Stacja to przede wszystkim w dzień i w nocy ratowanie i dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego miasta i nie tylko, i przy każdej okazji i także i teraz chcę podziękować wszystkim pracownikom Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, bo wykonują naprawdę niesamowicie ciężką i trudną pracę, ale my dzięki temu czujemy się bezpiecznie, więc wszystko to, co możemy robić ze strony miasta, chociażby wymiany ambulansów, inwestycji w sprzęt robimy i będziemy robić po to, aby ich praca była jeszcze skuteczniejsza i aby oni czuli się bezpiecznie. Pani prezydent, no będzie też, właściwie już jest ogłoszony konkurs na dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Kiedy poznamy nowego dyrektora, kiedy ten konkurs się rozstrzygnie? 2 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, został ogłoszony konkurs na dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 30 dni mają kandydaci na zgłaszanie swoich ofert i później w terminie bodajże 60 dni ten konkurs musi zostać rozstrzygnięty. Jest także powołana komisja konkursowa. To jest analogiczna i ta sama procedura jak w przypadku wyboru dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, więc to komisja konkursowa będzie rekomendowała i wskazywała kandydata. Oczywiście po tym, kiedy komisja otworzy oferty, sprawdzi je pod względem formalnym, później
A czego pani oczekuje od kandydatów czy nowego, przyszłego dyrektora? Przede wszystkim takiego spojrzenia w przyszłość, jeśli chodzi o funkcjonowanie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, dlatego że nie jest tajemnicą, z jak trudną sytuacją finansową dzisiaj boryka się Radomski Szpital Specjalistyczny i na pewno jest potrzeba takiego spojrzenia w przyszłość, co dalej, skąd pozyskiwać środki zewnętrzne i na inwestycje i te chociażby potrzebne do zabezpieczenia tych podwyżek wynagrodzeń, które idą. Pamiętamy tą ustawę, która tak naprawdę spowodowała te problemy finansowe, bo chcę powiedzieć jasno, to nie jest wina obecnej dyrekcji szpitala czy dyrektora Pacyny, absolutnie nie. Bardzo dobrze oceniam pracę obecnego pana dyrektora. Czy przystąpi do konkursu, tego nie wiem, to będzie tylko i wyłącznie jego decyzja, ale to był naprawdę, jest dobry dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, ale dzisiaj także musimy próbować szukać rozwiązań takich, żeby tą trudną sytuację finansową szpitala rozwiązać i na pewno miasto samo sobie w tym temacie nie poradzi. Kolejne podwyżki, które są od lipca i te, które były, jak się cofniemy, spowodowało ogromne zadłużenie szpitala, dlatego że pamiętamy obietnicę, że ta wycena świadczeń medycznych z NFZ-u będzie wystarczająca, będzie adekwatna, pokryje te koszty, które musi pokryć szpital. Niestety tak się nie stało i niestety dzisiaj czekają nas trudne rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, czekają nas trudne rozmowy z NFZ-em, dlatego że no, to się nie może nam pogłębiać. Musimy znaleźć rozwiązanie, aby szpital z tej sytuacji wyszedł i mam nadzieję, że nowy, stary dyrektor sobie z tym problemem poradzi, będzie sobie musiał z nim poradzić, więc na wybór dyrektora szpitala musimy jeszcze chwilę poczekać, natomiast jest już rozpoczęta procedura konkursowa, komisja konkursowa pracuje, dzisiaj jesteśmy na etapie, że czekamy na składanie dokumentów przez kandydatów. Tu sytuacja z finansowaniem szpitala, tak jak pani powiedziała, trudna, no ale to nowy rząd zapowiedział, że będą zmiany w tym zakresie, więc rozumiem, że państwo patrzycie na ręce. Pani minister zdrowia zapowiedziała też, że w Radomiu, że będzie wsparcie dla takich oddziałów, placówek jak Centrum Opieki Długoterminowej. Prezydent zapowiedział, że w Radomiu takie centrum powstanie. Były zapowiedzi, czy jest realizacja, czy jaki jest kolejny krok w tym bardzo zakresie. Duża inwestycja, więc to się tak nie dzieje, szanowni państwo, że z dnia na dzień jest realizacja. My rzeczywiście o tym projekcie bardzo mocno... Realizacja, mam na myśli chociażby przygotowanie dokumentacji, czy przede wszystkim pozyskiwanie pieniędzy dokładnie, na ten cel. Dokładnie tak. My bardzo mocno o tym projekcie rozmawiamy przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia. Szukamy finansowania zewnętrznego, czy to środków unijnych, czy to środków rządowych, bo na dzisiaj szacujemy, że koszt budowy takiego Centrum Opieki Długoterminowej to jest około 60 milionów złotych. Oczywiście chcemy o 100% zwiększyć łóżka, jeśli chodzi o Zakład Opieki Długoterminowej, ale także to będą nowe pomieszczenia, to będzie nowa przestrzeń, która pozwoli nam chociażby na utworzenie dodatkowego oddziału wewnętrznego. Myślę, że w przeciągu 2 lat jesteśmy w stanie przystąpić do realizacji tej inwestycji. Później sama budowa to około 2,5 roku, więc to jeszcze kilka lat przed nami, ale absolutnie z tej inwestycji nie rezygnujemy. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest priorytet, aby tą inwestycję zrealizować. Pamiętajmy, że szpital dzisiaj prowadzi także bardzo dużą inwestycję, więc musimy to zrobić no, z głową, tak? Skończyć jedno, by móc realizować i skupić się na drugim. Budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego idzie zgodnie z harmonogramem i koniec 2025 roku to jest naprawdę realny termin na oddanie tej inwestycji, kiedy mieszkańcy Radomia będą mogli w dużo bardziej bezpiecznych i godnych warunkach korzystać z tego oddziału, ale to także inwestycja dla personelu szpitalnego oddziału medycznego. To na koniec, bo tu rozmawiamy o projektach twardych, o projektach inwestycyjnych na dużą skalę. Pytanie też o te miękkie projekty, najświeższy, najnowszy, to bezpłatne warsztaty dla kobiet dotyczące karmienia piersią. Takie warsztaty zostały, takie warsztaty się odbyły. Pani również była obecna. Czemu mają służyć? Czy będą kolejne? Jakie są pomysły na tego typu przedsięwzięcia?
Tak, rzeczywiście oprócz tych twardych projektów bardzo ważne są te projekty miękkie i bardzo się cieszę, że Radomski Szpital Specjalistyczny wyszedł z taką inicjatywą i zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty dla przyszłych mam, bezpłatne warsztaty karmienia piersią. Zainteresowanie było bardzo duże, były dwie grupy. Wtedy tego dnia rozpoczęliśmy Światowy Tydzień w ogóle karmienia piersią, stąd ta inicjatywa i ta akcja i na pewno będziemy ją realizować ponownie. Karmienie piersią, mimo że naturalne, niejednokrotnie wśród przyszłych mam budzi wiele pytań i wątpliwości, chociażby skąd mamy wiedzieć, czy nasz maluch się najadł, jaką najbardziej dogodną pozycję wybrać, ale także co jeść chociażby, co przyszła mama powinna jeść podczas laktacji. Na te wszystkie pytania rzeczywiście przyszłe mamy mogły znaleźć odpowiedź podczas tych warsztatów i wtedy zawsze warto skorzystać z porady lekarza i położnej, z pomocy lekarza i położnej, a ci na tych warsztatach i w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym to naprawdę fantastyczni fachowcy i fantastyczni ludzie. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś naszym gościem była Marta Michalska-Wilk, zastępca prezydenta Radomia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dobrego dnia. Radio Radom 87,7.